Jak należy podłączyć wymiennik ciepła? Wymiennik ciepła zamontuj na instalacji wodnej basenu, a dokładniej na bypassie. Gorąca woda płynąca z pieca centralnego ogrzewania wpływa do wymiennika przez znajdującą się w środku wężownicę, natomiast woda z basenu ogrzewa się opływając wężownicę. Wymiennik ma czujnik temperatury wody. W momencie osiągnięcia wymaganej temperatury przerywany jest obieg wody z pieca centralnego ogrzewania. Instalację wymiennika ciepła powinno przeprowadzać się według instrukcji i wskazówek producenta oraz przy uwzględnieniu mocy pieca. Najlepiej pozostaw to doświadczonemu instalatorowi. Jak działa basenowy wymiennik ciepła? Gorąca woda płynąca z pieca centralnego ogrzewania wpływa do wymiennika przez znajdującą się w środku wężownicę, natomiast woda z basenu ogrzewa się opływając wężownicę. Wymiennik ma czujnik temperatury wody. W momencie osiągnięcia wymaganej temperatury przerywany jest obieg wody z pieca centralnego ogrzewania. Instalację wymiennika ciepła powinno przeprowadzać się według instrukcji i wskazówek producenta oraz przy uwzględnieniu mocy pieca. Najlepiej pozostaw to doświadczonemu instalatorowi. Jak dostosować moc wymiennika ciepła do wielkości basenu? Wybór wymiennika ciepła oraz jego moc zawsze ustal z instalatorem urządzeń grzewczych. Na jego wybór ma wpływ m.in. moc urządzenia grzewczego, np. pieca centralnego ogrzewania i pojemność basenu. Czas nagrzewania wody oraz potrzebną do tego moc możesz również obliczyć przy pomocy podanego niżej wzoru, uwzględniającego parametry pracy każdego wymiennika. Na jak długo należy włączać wymiennik ciepła? Czas pracy wymiennika ciepła zależy od jego mocy, pojemności wody w basenie oraz pożądanej temperatury wody. Możesz to obliczyć za pomocą podanego wzoru. Czy wymiennik ciepła nadaje się do basenu z elektrolizą soli? Tak, ale żeby uniknąć korozji, wybierz wymiennik ciepła wykonany z tworzywa sztucznego lub tytanu.